Koszalin, stolicą komików. Pod koniec lipca odbędzie się kabareton, a już w najbliższy weekend do Koszalina zawitają stand-uperzy. Będzie to już czwarta edycja Ludzika. A teraz powspominajmy. Witam sympatyczną co drugą twarz. Ale nie przejmujcie się, bo i tak nie wiecie, od której strony liczę. I zacząłem się przykładać do życia totalnie. Życie mi się inaczej już ułożyło. Żyłem profesjonalnie. Zainteresowałem się alkoholizmem. Bardzo wszedłem w to. Też jakieś osiągnięcia było na Mokotowie. Na Mokotowie tylko jeden facet był w winach ode mnie lepszy. Ja byłem tam pozostałem, także dosyć dobry. No i generalnie mam duże sukcesy, bo ja jestem w tej chwili w setce najmniej wpływowych ludzi na świecie. Jestem 23. Dziękuję bardzo. Tylko do mnie jakby za bardzo nie proszę się nie zgłaszać, bo ja nic nie mogę załatwić, także ja praktycznie się załatwić nie potrafię czasem. I oni nie wiedzieli, co ze mną zrobić, nie? I tak spojrzeli na tę moją rudą twarz i ojciec tak, Jezus, no jakby... Ogolili mi włosy i brwi, powiedzieli, mów lepiej, że masz białaczkę, jakby... Może dzieci cię zaakceptują. Ja byłem jedynym dzieckiem, które ma raka i piątkę z WF-u, słuchajcie, to było... Oni nie wiedzieli, jak to działa, nie? Po prostu... No strzela gole z tą kropluwą, nie wiemy, jakby... Ewidentnie utalentowany chłopak. Walczyłem z chorobą, naprawdę. Troska, panowie, to jest to uczucie, jak widzicie swojego kumpla, jak się przeciska przez pełen pub z 5 kuflami piwa, z czego 3 są twoje. I co ciekawe, tak samo można zdefiniować trwogę, obawę i niepewność. Tak właśnie było w ubiegłym roku, a ze mną w studio Bartosz Brzeskot. Witam państwa. Sprawca całego zamieszania, Stocznia Filmowców, witam serdecznie. Witam cię gorąco, witam państwa. Skąd pomysł na taką imprezę w ogóle? Znaczy, przede wszystkim uściślijmy, to nie jest festiwal stand-uperów, tylko to jest festiwal komików, czyli bardzo szeroka formuła. To jest bardzo ważne, bo niektórzy... A pierwsza była tylko stand-uperów? Nie, nigdy nie była stand-uperów, nie. Jest komików, czyli mamy iluzjonistów, mamy stand-uperów, mamy solistów kabaretowych, mamy baladystów i mamy improwizatorów. I w tym roku, drodzy państwo, 6 osób i każdy z innej mańki po prostu. Mamy i improwizatora, mamy stand-upera, eksperymentalnego, mamy solistę kabaretowego, wszyscy z najwyższej półki. Co to znaczy stand-uper eksperymentalny? Na przykład... To jest osoba, która podejmuje wyzwanie z wytworzenia takiej oto sytuacji, która nie jest do końca stand-upem, nie jest do końca kabaretem i poszukuje jakichś form pośrednich. Bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Ten bój się zapowiada niezwykle ciekawie. Zresztą większość z państwa wie, inaczej, większość z państwa może nie wie, że ludzi wywodzi się z Koszalina, to jest ciekawe, bo na przykład mieliśmy sposobność reklamowania w Mielnie Ludzika i Ludzik, o to w Koszalinie jest sensacja, nie? Bo jak wiemy, Ludzik, nasz kanał Ludzik TV ma ponad 3 miliony wyświetleń, cieszy się olbrzymim wzięciem. No i ja powiem tak, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z państwa, kto się interesuje dobrym humorem, kto jest uwrażliwiony na dobry humor, nie przyszedł na tą imprezę. To jest, ja powiem tylko dla przykładu, w pierwszej edycji naszego festiwalu, kompletnie nikomu nieznany, występował Lotek. Teraz to jest gwiazda stand-upu, prawda? W drugiej edycji Patryk Trzebańczuk, teraz to jest gwiazda stand-upu. Zatem warto przyjść, zobaczyć, wyłowić tych najmłodszych, tych, którzy zaczynają. Ale ta pierwsza edycja to była zupełnie inna formuła, prawda? Wiesz, co, teraz... szaleństwo, nie? Zwariowaliśmy. Festiwal, od razu. To się troszkę festiwal to dużo uczestników. Tak, to się trochę zweryfikowało. Teraz zaciśniliśmy tylko do bardzo dobrych, czyli nie mamy takich promujących jakby występujących, tylko od razu jest silna petarda, 6 najlepszych patrzycie. Państwo oceniacie, państwo też nagradzacie, bo jest nagroda publiczności. Wiem, że już bardzo mało biletów zostało, ale jeszcze są. To proszę w odpowiednich miejscach, że tak powiem, nabywać. Czyli jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa,
na Rumcajsa, słuchajcie, czyli zobaczyć 6 najlepszych. A, jedna kobieta wśród nich, co ważne, też będzie konkurs dla publiczności, też będzie może taki mic, ale w innym trochę wydaniu, też państwo będziecie mogli się zmierzyć ze sobą. Mam taką niespodzianeczkę przygotowaną. Impreza do białego rana, bo jest później impreza taneczna na wesoło z komikami. Na pewno będziemy troszkę improwizować, na pewno mnóstwo różnych dodatkowych atrakcji. No, kto był na Ludziku, na ostatniej edycji Ludzika były nadkomplety, to też państwu ostrzegam, że no, paru ludzi nie mogliśmy wpuścić, bo jest takie duże zapotrzebowanie. No, zwłaszcza młodzi, słuchajcie, bo są wakacje. Tylko w czwartek ma być słonecznie, w piątek już jest załamanie pogody, więc co? Kto żyw, do Teatru Wariety Muza. Do Teatru Wariety Muza. Impreza jest dwudniowa, piątek, nie, sobota. Jednodniowa. My zawężyliśmy, my eksperymentujemy też. Skoro stand-up eksperymentalny może być, to może być organizacja eksperymentalna. Przede wszystkim przenieśliśmy to na wakacje. Chcemy zaimplementować to wakacje, zobaczyć, jak to działa. Już nam się zgadza, że no jest fajnie. Po prostu fajnie byłoby wytworzyć tak silną imprezę, która oczywiście nie byłaby konkurencyjna do kabaretonu naszego ukochanego Lesia Malinowskiego, bo to jest sztandarowa impreza i ona musi być w Koszalinie i chcemy, żeby była, ale zrobić coś na antypodzie, nie? Czyli tutaj jest, Lechu robi tak, powiedzmy sobie, już estradowy, już pełnych zawodowców, a my takich, którzy chcą wchodzić. I gdyby się udało, gdyby się to rozrastało, na wakacje pylnąć w amfiteatrze, 4000 osób i taki maraton całonocny, soliści, komicy estradowi, fajnie by było. No ale to właśnie przymierzamy się do tego. To jest czwarta. Czyli uczestników będzie 6? 6. Albo gdyż kobieta. Ale zgłoszeń było ile? 52. I słuchajcie, to jest rekord polski. Wyobraźcie sobie, że Ludzik ma tak szerokie wzięcie, że do nas się zgłasza najwięcej ludzi. Najwięcej ludzi i to naprawdę. Oczywiście niektórzy jedna osoba wysłała swój film w totalu, słuchaj, czyli w oddaleniu 200 metrów i taka mała kropka biega. No Ludzik. No Ludzik, mały Ludzik biega po scenie. Tutaj tego nie będzie. Tu będzie duży Ludzik, duża możliwość się wykazania. Co ważne, też parę osób z publiczności będzie losowo wybranych i wejdzie do jury. Czyli też państwo zobaczycie, jaki to jest trudny wybór, bo często kryteria, że o, ten mnie najbardziej śmieszy, nie są jedynymi kryteriami oceny. I teraz z jurorami, ze sponsorami, bo sponsorów też do jury wsadzamy, robimy taką kapitułę. 20 osób siadają, słuchaj, wygra ten. Nie, bo ci nie dam dropsa. Jakie nagrody? Finansowe, wysokie, nagroda główna, nagroda publiczności, nagroda sponsorów. Ponadto dwie nagrody dodatkowe w postaci trasy Ludzika wakacyjnej. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Nagroda na najbardziej energetyzującą osobę i dwie nagrody tajemnice, o których nie mogę zdradzić. Mało tego, każdy z uczestników konkursu dostaje po każdą torbę, bo tam wszyscy, każdy wkłada coś fajnego. My ich później czołgamy następnego dnia, bo oni siedzą, stąd zapytałeś, czy parę dni. Masz rację, parę dni oni siedzą, bo to chodzi o to, że tych młodych ludzi my zapraszamy, śpią w czterogwiazdkowych hotelach, do spa ich bierzemy, wiadomo, jakie spa jest najlepsze w Polsce, tu niedaleko w Mielnie, u Mariusza, to tam bierzemy, później na dyskoteki ich bierzemy w Mielnie i w Koszalinie, no mają co wspominać i tak dalej. Full wypas. Także może się zdarzyć, że po 9 miesiącach się mały komik urodzi, nie? Kto nie przyjdzie, to naprawdę się obrażę, poważnie mówię, nie, naprawdę, przychodźcie. A jak ma się stand-up w Polsce? Wiesz, no stand-up, jeszcze raz mówię ci, ja jestem satyrykiem, więc patrzę szerokim spektrum. On coraz bardziej wchodzi, puka do bram miasta. Jeszcze wydaje mi się, że brakuje takiego geniusz lotci, brakuje kogoś typu Laskowik swego czasu, kto to porwie, kto zrobi tak jak Moralny Niepokój czy Kabaret Animal, kabarety pchnęły w takim kierunku, powiedzmy sobie, Fanity, nie? To brakuje jeszcze takiego potężnego lidera, być może na Ludziku, a naprawdę jest szansa, bez paru no, niesamowitych komików w tym roku, być może na Ludziku się objawi taka osoba. Ku pana, ku państwa i mojej ucieszy. No to czekamy. Piątek, godzina? 18:00, Muza Warieté. Zabrać ze sobą dawkę, potrzebę dużego śmiania się, bo naprawdę będzie się dużo działo. Dziękuję za rozmowę. Ja również.